Zawsze marzyłem o tym, jak jeździłem na kempingi za granicę, żeby nie mieć małego namiotu, tylko żeby tak jak Niemcy mieć porządną przyczepę, kampera. I 3 lata temu postanowiłem, że kupię sobie kampera, że marzyłem o nim 20 lat, stać mnie na niego i mogę go sobie kupić. I znalazłem taki samochód na Allegro, pojechałem do Łodzi, obejrzałem go, wróciłem do Warszawy, wpłaciłem 3000 zaliczki właścicielowi, 4-letni samochód i wpadłem w depresję. Taki smutek, takie poczucie, nie wiem co dalej. I po paru dniach moja żona mówi, czy ty kupujesz tego kampera, czy nie? Ja mówię, wiesz co, nie wiem. A ona mówi, czego nie wiesz? Ja mówię, nie wiem, czy go kupuję, ale przecież wpłaciłeś zaliczkę. Ja mówię, tak. Ale coś jest nie tak z nim? Ja mówię, nie, wszystko jest okej. Okay. To o co chodzi? Ja mówię, wiesz co? Ja 20 lat o tym marzyłem. Ja dzisiaj mogę to zrobić. I ja nie wiem, czy ja tego chcę. To jest straszne uczucie. I wtedy ona mówi, Jacek, ty zawsze mi mówiłeś, że marzenia są po to, żeby je realizować. W związku z tym zrób to, bo nie będziesz wiedział, jak to jest mieć kampera.